Była ciepła sobotnia noc. Jake leżał w łóżku. Nagle poczuł dziwny chłód. Pomyślał, że nie zamknął okna. Lecz okno było zamknięte, a kaloryfer był włączony. Jake'a przeraził ten fakt i rozejrzał się po swoim pokoju. Nic początkowo nie zauważył, więc poszedł spać. Gdy rano się obudził, pomyślał, że to musiał być jakiś koszmar. Następnej nocy wydarzyło się to samo. I znowu to przerażające uczucie mu towarzyszyło. Ale nie wiedział, skąd się wzięło. Jake poszedł do pokoju swojego starszego brata, Mike'a, i który jeszcze nie spał, tylko się uczył do ważnych egzaminów, które miał następnego dnia na uczelni. Jake zaczął opowiadać Mike'owi, że w jego pokoju coś straszy. Ten się nie przejął, myśląc, że Jake'owi znowu przyśnił się jakiś koszmar. Pomimo tego postanowił zobaczyć, co się tam dzieje. Gdy wszedł do pokoju swojego młodszego brata, zamarł. To, co tam zobaczył, sprawiło, że miewał dziwne uczucie bycia obserwowanym. Wtedy powiedział: o jasny chuj, co to do cholery jest? Jake wiedział, że coś jest nie tak, ale nie wiedział co. Wtedy Mike zaoferował wziąć na noc Jake'a do swojego pokoju. Powiedział tak: słuchaj Jake, śpi w moim pokoju, będziesz bezpieczny. Lecz nie wiedział, co go czeka tej nocy. Był śmiertelnie przerażony. To, co zobaczył w swoim pokoju, to przeraziło go nie na żarty. To była przerażająca postać, jaką zobaczył. Była cała czarna. Miała 1,96 m. Jej oczy płonęły żywą czerwienią, zwiastującą makabryczny koniec. Ale to, co przykuło jego uwagę, były ostre jak brzytwa kły, a w ręce trzymał bardzo ostrą siekierę. Wtedy zdał sobie sprawę z tego, że tą postać gdzieś widział. Tylko nie mógł sobie przypomnieć, gdzie dokładnie. Kiedy Jake się obudził, pierwsze co zrobił, to sprawdził godzinę na telefonie. Była równa trzecia w nocy. Jake'a przeraził ten fakt. Jake doskonale wiedział, że trzecia w nocy to godzina duchów i demonów. Jake zaczął krzyczeć. Wtedy usłyszał to Mike. Jake, co się stało? Jake odpowiedział: tam, w twojej szafie. Brat Jake'a podszedł do szafy, mówiąc, że nic tu nie ma, lecz w połowie zdania urwał. Kiedy to coś zobaczył, krzyknął: o pierdolę to! Jake wraz z Mike'iem wybiegli z domu. Na drugi dzień Mike, brat Jake'a, nie pojawił się na uczelni. Tak samo jak Jake nie pojawił się w przedszkolu. Ten fakt przeraził nie tylko profesora, który był wychowawcą Mike'a, ale także panie przedszkolanki, które były wychowawczyniami Jake'a. Tymczasem Jake i Mike siedzieli w małej restauracji na przedmieściach Nowego Jorku. Podczas gdy Jake jadł hamburgera, Mike w tym czasie, siedząc na telefonie, szukał nowego lokum, w którym mogliby się osiedlić. Mike krzyknął: o kurwa, mam coś nowego! Powiedział do Jake'a. Jake przerwał na chwilę jedzenie i spojrzał na Mike'a. A Mike'a, ten mu pokazał mieszkanie w nowo wybudowanym apartamentowcu. Mike, nie zastanawiając się, wybrał numer podany na stronie. Po chwili Mike i właścicielka apartamentowca prowadzili rozmowę. Parę godzin później Jake i Mike wprowadzili się. Mike kupił mieszkanie w apartamentowcu za 385 tysięcy dolarów. Z pokoju Jake'a wychodził piękny widok na całe miasto. Natomiast z pokoju Mike'a roztaczał się widok na autostradę stanową. Nie było problemu z przewiezieniem wszystkich rzeczy Jake'a i Mike'a, ponieważ Mike miał pick-upa, którym przewieźli wszystkie rzeczy. Lecz to nie był koniec, albowiem w pokoju Jake'a była duża szafa z lustrami. Pierwsza noc minęła spokojnie, tak samo jak druga, trzecia, czwarta... Nie, i czwarta. Piąta noc to była noc kulminacyjna, ponieważ to, co straszyło Jake'a, podążyło za nimi do nowego mieszkania. Mało tego, to diabelstwo przeniosło się do pokoju Mike'a i teraz sam Mike nie wiedział, co się dzieje. Zaczął miewać koszmary. Widział tą samą postać, co w poprzednim lokum. A na dodatek doszły takie zjawiska jak przesuwające się meble, stukania w kuchni, czy chociażby kapanie wody w łazience. Lecz gdy sprawdzał mieszkanie, to wszystko było na swoim miejscu. Do tego zaczął widzieć krwawą Mary i demony, takie jak Lucyfer, Belzebub, Azazel czy Zozo. Zaczął wrzeszczeć na całe gardło, przeklinając przy tym. Można było zrozumieć, co mówi. A słowa, jakie padły, to te właśnie, które pozwolę sobie zacytować. O kurwa, ja pierdolę, wypierdalaj zdziro jebana, kurwa. Co tu się odpierdala? Pierdolę to chujostwo. Nie wytrzymam, kurwa, dalej.
Okazało się, że w tym domu doszło do makabrycznego morderstwa przy użyciu karabinu snajperskiego. Zginął wtedy mężczyzna w wieku 50 lat. A zaczęło się to tak. Ten mężczyzna, który został zabity, wszedł do swojego mieszkania. Poszedł do kuchni, żeby zrobić sobie drinka. Drink składał się z Jacka Danielsa i coli z trzema kostkami lodu. Kiedy stanął przy oknie, ktoś z budynku naprzeciw wystrzelił z karabinu snajperskiego. Dokładny model to Remington 700. Mężczyzna dostał w głowę. Młoda sąsiadka, która miała wtedy 20 lat, zadzwoniła po pogotowie. Jednak przyjechali za późno. Kiedy lekarze stwierdzili zgon, powiedzieli jej, że nic nie mogą poradzić. Młoda sąsiadka modliła się w duchu o to, żeby nikt tu nie zamieszkał w tym mieszkaniu. Lecz nadaremno, bo w tej chwili usłyszała dwa głosy. Jeden należał do 5-latka, a drugi do 22-latka. I wyszła na korytarz, zobaczyć co się dzieje. Wtedy zagadała do Mike'a i wyjawiła mu tajemnicę tego mieszkania. Na początku Mike nie chciał wierzyć jej, ale szybko to się zmieniło, bo po 5 dniach spędzonym w tym mieszkaniu okazało się, że Jane miała rację, bo tak nazywała się wyżej wspomniana sąsiadka. Teraz ma 24 lata. Pewnej nocy, kiedy Mike nie mógł wytrzymać, wyszedł na korytarz i zapukał do mieszkania Jane. Był to numer 1609. Zaspana Jane otworzyła drzwi. Zobaczyła bladego jak ściana Mike'a. Zaprosiła go do siebie i zaproponowała mu drinka. Podczas picia drinka Mike zwierzył się Jane, że nie tylko duch tego mężczyzny go straży, ale inne byty astralne. Jane objęła go i powiedziała, że skoro nie może wytrzymać w swoim mieszkaniu, to niech śpią u niej, bo oczywiście o Jake'u nie można było zapomnieć. Mike pobiegł do swojego mieszkania i zabrał dawno śpiącego Jake'a do Jane. Wziął go na ręce, a ten się nawet nie obudził. Parę lat później Jane i Mike wzięli ślub mieszkali w mieszkaniu Jane. Mike sprzedał to mieszkanie za 185 tysięcy dolarów i wszystko się skończyło dobrze.